Okay. Witam, witam wszystkich serdecznie na webinarze poświęconym praktycznemu zastosowaniu ucimoku. Proszę dać znać, czy widać i czy słychać. Ok. Witam Panie. Widać, słychać. Mam prośbę, gdyby Pan mi wysłał swojego maila na czat. Dzięki. Już piszę maila. Przepraszam, jeszcze zanim zacznę, tylko wyślę maila i będziemy już gotowi do rozpoczęcia webina. Gmail.com. Super. Dobrze. Cieszę się bardzo, że możemy znowu się spotkać na trzecim już spotkaniu poświęconemu praktycznemu zastosowaniu strategii cimok na rynkach. Zanim przejdę do samego wykładu, chciałbym zaznaczyć, że kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim, z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy. 74% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze. a my robimy wszystko uczymy się po tej cimoku, żeby znaleźć się w tej drugiej części czyli 26%, które zarabia. Dobrze, więc przechodzimy do naszego programu. Program jest bardzo. Prosty, to znaczy zostały nam jeszcze dwa spotkania. Dzisiaj, 19 kwietnia, czyli trzy teorie, fale, cykle i zasięgi. Nauka poprawnej interpretacji fal w poszukiwaniu trendu. Teraz, 26 kwietnia, natomiast będzie ostatnie spotkanie: trzy teorie, fale, cykle i zasięgi. Jeżeli są pytania, bardzo proszę pisać albo na maila, którego w tej chwili podałem na czacie, albo nawet w komentarzach pod filmikiem, jeżeli oczywiście będą to. Pytania merytoryczne, bardzo chętnie odpowiem. Widziałem też jakieś komentarze, które w ogóle nie mają nic wspólnego z tradingiem. Dobrze, trzy teorie, fale, cykle zasięgi, część pierwsza, czyli będziemy starali się zrozumieć na podstawie samej teorii fal, czy możemy znaleźć trend i początek trendu, koniec trendu ewentualnie i pytania, na które będziemy musieli sobie za każdym razem odpowiedzieć. I zapewniam Państwa, że jest to rzecz, którą warto się zająć, ponieważ dużo łatwiej jest śledzić fale, czyli ujeżdżać falę, tak jak ten tutaj pan na, na, na surfie, aniżeli ciągle poszukiwanie jakichś nowych strategii na Forexie. Dobrze, jeszcze raz maila, to później to na samym końcu może napiszę tutaj na, na, na monitorze, tak żeby wszyscy widzieli. Więc jeżeli chodzi o samą teorię fal, to zanim przejdziemy do teorii, musimy zaznaczyć, że uwaga, trend istnieje. Wbrew temu, co się mówi bardzo często, yy, witam Panie Macieju, yy, yy, bardzo często się mówi o tym, że analiza techniczna nie działa, trendu nie ma i tak dalej. Przyjdzie gruba, zrobi coś tam, wrzuci jakieś pieniądze. To, to, to wszystko to są to rzeczy można włożyć między bajki, szczególnie na Foreksie, gdzie naprawdę operują takie duże pieniądze, że tam nie wiem, ilu musiałoby się złożyć, żeby ruszyć o, o parę pipsów ceny. W związku z czym zakładamy, że coś takiego jak trend istnieje. Mamy do czynienia z trendem wzrostowym, gdy mamy coraz wyższe maksima i coraz wyższe minima, czyli ruch ceny w jednym kierunku z coraz wyższymi maksimami osiągniętymi przez cenę i coraz wyższymi minimami osiągniętymi przez cenę. Są osoby, które twierdzą, że niekoniecznie musi to być minimum, to może być zamknięcie świecy i tak dalej. To już są szczegóły w analizie technicznej zachodniej, w której można dyskutować cały czas na temat trendu, w związku z czym to zostawiamy na razie. Bierzemy jako założenie prawdziwe, że trend istnieje i mamy do czynienia z trendem wzrostowym, gdy mamy coraz wyższe maksima w danym ruchu i coraz niższe minima. Tak samo z trendem spadkowym. Istnieje trend spadkowy i nazywa się to ruch, w którym występują sekwencje coraz niższych szczytów i coraz niższych dołków. Tutaj mamy szczyty, które są coraz niższe i to jest ewidentne, i mamy coraz niższe dołki, które też są ewidentne. Pewnie, że z daleka, gdy się popatrzymy na to już po tym, jak trend się zakończył albo jest naprawdę zaawansowany, no to jest to w miarę łatwe do rozróżnienia i do znalezienia, ale gdybyśmy poszli troszeczkę dalej, czyli za chwilę o tym, o tym będę mówił, bo tu jeszcze mamy trzeci rodzaj trendu, czyli niektórzy nazywają brak trendu, Hosoda nazywał to trendem bocznym, czyli trend boczny, trend horyzontalny, trend, w którym ma nowe szczyty i nowe dołki ułożone są dosyć, dosyć przypadkowo i bardzo mi się podobała ta definicja znalezienia, znaleziona w internetach. W okresie panowania trendu horyzontalnego strona popytowa, jak i strona podażowa znajdują się w delikatnej równowadze. To znaczy, że nie ma jakiejś przewagi wzrostowej albo spadkowej, jesteśmy w równowadze i raz szczyty są wyżej, raz niżej, także nie ma, nie ma jakiegoś uporządkowanego ruchu ceny. Dobrze, jeżeli chodzi o sam trend, to nie tylko, to rzekłbym, bardzo ważny jest też Impuls i korekta. Trend możemy podzielić na impulsy, czyli ruchy ceny, takie dosyć szybkie ruchy ceny zgodne z aktualnie panującym trendem, oraz korekta, gdzie mamy do czynienia z krótkim ruchem w kierunku przeciwnym do aktualnego trendu. Tyle, jeżeli chodzi o. Powtórkę. Dlatego, dlaczego powtórkę? Ano dlatego, że widzieliśmy to już w pierwszej serii dla Tickmila, w których mówiłem o wstępie do Icimoku. Teraz zaczynamy się przyglądać praktycznemu zastosowaniu, czyli mamy trend, mamy trend wzrostowy, boczny i spadkowy, mamy impulsy wzrostowe i korekty, mamy impulsy spadkowe i korekty. Jak to wygląda na wykresie z Icimoku, no, no, można by na przykład w ten sposób sobie spokojnie to zaznaczyć jako trend, jako impuls, przepraszam, jako korekta, kolejny impuls, kolejna korekta i tak dalej. No i oczywiście, jak zawsze, mamy ten sam problem. To znaczy, jak Mianowicie, no oczywiście ktoś się spyta, dlaczego pan zaznaczył tutaj impuls stąd dotąd, a nie stąd dotąd? Dlaczego nie stąd tutaj, tylko na przykład no tutaj jako pierwszy impuls i tak dalej. Takich pytań oczywiście możemy mieć tysiąc i nie zawsze znaleźć prostą odpowiedź. Jeżeli chodzi o dalej impulsy i korekty, to mamy tutaj do czynienia na przykład z bardzo ładnie rozrysowanym planem impulsów i korekt na eurodolarze. Ja postarałem się robić wszystkie slajdy na tej parze i to w ostatnich kilku miesiącach, by nie było mowy o tym, że po prostu, żeby znaleźć cokolwiek na, na, na Ichimoku, to musimy o kilka lat do tyłu się cofać i znajdować jakieś specjalne, super tajne, że tak powiem, paterny wejścia na, na, na raz na, na pięć lat, prawda? Tak. Także to wydaje mi się bardzo istotne, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że to jest wszystko zrobione na tym, co działo się niedawno jeszcze na wykresach. Dobrze, teraz jeżeli chodzi o impulsy i korekty. Zanim Hosoda przyszedł z Ichimoku, Japończycy mieli bardzo jasny podział impulsów i korekt, czyli mamy jakiś ruch wzrostowy bardzo silny, Potem korektę, która zazwyczaj, uwaga na słowo, zazwyczaj jest wielkości jednej trzeciej impulsu. Czyli mamy impuls 750 punktów, natomiast korektę, tutaj skasujemy to, by to było dobrze widać. 257, jeżeli zobaczymy, no to jest mniej więcej tak w przybliżeniu. Jedna trzecia tego ruchu. I Japończycy na początku tym się zadawalali. Dlaczego się zadawalali? Bo mieli pewną przewagę nad nami dzisiaj, o której będę za chwilę mówił. Drugi przykład, z kolei, euro zawsze, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to mógłby być wielki impuls, czyli 1500 punktów, mniej więcej pipsów, to 500 pipsów korekty, jest jak najbardziej jedną trzecią. Gdybyśmy na to zwrócili uwagę w tym miejscu, to nikomu nie przyszłoby do głowy, by ryzykować wejście w sel, chociaż na podstawie jednego opisanego przez Hosodę sygnału można by było powiedzieć, no jak to, przecież Pan mówił na ostatnim webinarze, że mamy do czynienia z pozytywną lub negatywną zmianą, gdy mamy po pierwsze krzyż, Martwy. Po drugie mamy wyjście z chmury. Po trzecie, no w tym miejscu, ci kołus pan znajdował się mniej więcej tutaj. Dlaczego więc to się nie stało? A no właśnie dlatego, że jesteśmy cały czas w trendzie wzrostowym, a tu dopiero zakończył się, yy, yy, zakończyła się korekta. Dlaczego tak możemy myśleć? O tym też za chwilę będę mówił. Natomiast, jeżeli się popatrzymy na to, co Japończycy mówili o trendzie spadkowym, czyli mamy zupełnie inne podejście do trendu wzrostowego, gdzie to jest tylko jedna trzecia impulsu, korekta to jest jedna trzecia impulsu, natomiast inaczej podchodzili do trendu spadkowego, to znaczy korekta może być nawet do połowy, to do połowy wielkości. Do połowy wielkości impulsu spadkowego, czyli mamy 834 punkty jako impuls spadkowy i 416 jako korekta. Dosłownie połowa, równo. Nawet jeżeli injun nam tego nie wskazał, cena wyszła poza injun, to my musimy wiedzieć, że istnieje też i Taki, taki sposób liczenia impulsów i korekt. I w Japonii było to bardzo popularne przez wiele lat. Także wydaje mi się, że to można sobie zapamiętać i włożyć do wachlarza naszych rzeczy, naszych powiedzmy technik, które pozwalają nam obserwować cenę w dłuższych ruchach, nie tylko w takich ruchach króciutkich na kilka. Godzin lub dni, ale też i w dłuższych ruchach, co może być bardzo dobre dla naszego portfela, jeżeli później działamy zgodnie z trendem. Więc, jeżeli wyjaśniliśmy sobie, jak Japończycy to robili, na razie nie patrząc się na Ichimoku, to teraz musimy powiedzieć, dlaczego oni mieli przewagę nad nami, a dlaczego my jesteśmy, że tak powiem, pod tym względem do tyłu. Eksperyment Asha, proszę sobie rzucić okiem na Wikipedii, po polsku bardzo ładnie to jest opisane. Mamy do czynienia z osobami, które są wzięte do badania jako ochotnicy, którzy mają porównać długość jednej linii z liniami na innym obrazku. No, teraz nie chodzi o to dokładnie szczegóły, to sobie Państwo znajdą tam na Wikipedii na dzień dzisiejszy, po prostu by nie tracić czasu na opisanie całego eksperymentu, powiemy sobie tylko jedną rzecz. Ogromna większość, czyli tam mówimy o 65 do 75% biorących udział w eksperymencie sugerowała się tym, co mówili inni. A inni byli podstawieni i mówili nieprawdę. Czyli mówili na przykład, że to jest równe temu. I bez względu na to, że te osoby nie miały bezpośredniego kontaktu z nimi, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, którą w interpretacji wyników, którą sobie można zobaczyć, osoby nie były równe, co do czego nikt z badanych nie miał wątpliwości. Nie, nie miał nikt wątpliwości, że nie są równe, ale mimo wszystko. Badań zgłaszali się na ochotnika do eksperymentu. Badań nigdy wcześniej nie widzieli innych uczestników grupy tych podstawionych i było bardzo mało prawdopodobne, aby w przyszłości ponownie spotkali się w tej przypadkowo stworzonej grupie. A mimo wszystko ludzie byli w stanie... Poddać się sugestii osoby obcej i przyjąć, że rzeczywiście odległość pomiędzy tymi liniami, pomiędzy tymi odcinkami jest taka sama, chociaż ewidentne było nie tylko dla nich, ale dla wszystkich, że nie jest to prawdą. To oznacza, że my też jesteśmy podatni. Dlatego zawsze powtarzam: zawód tradera jest zawodem samotnika i im szybciej do tego się przekonamy, tym lepiej dla nas. Drugim problemem, który jest bardzo poważny, który bardzo często, którego bardzo często nie bierzemy pod uwagę, to jest problem um, wielkości, wielkości wykresu. Bo jeżeli wykres tu, popatrzymy się na wykres w ten sposób, widzimy ewidentnie ruch prospadkowy, ruch prowzrostowy na wykresie dziennym euro-dolara, gdy powiększymy, zmienimy skalę, okazuje się nagle, że wcale to już nie jest takie pewne, że tu jesteśmy cały czas w ruchu prowzrostowym, czy nie zmieniliśmy już kierunku na dobre, to znaczy kierunku ruchu, tudzież trendu. Dlatego pytanie, gdzie jesteśmy, w trendzie wzrostowym czy spadkowym, jesteśmy w impulsie czy w korekcie, jest bardzo ważne, ale musimy do tego znaleźć obiektywne, Instrumenty, które, które pozwolą nam na zmierzenie tego w sposób obiektywny. Gdybyśmy się popatrzyli oczywiście na wykres godzinny, to już jest w ogóle zupełnie inna ilość i te rzeczy nas po prostu gubią. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak to nas gubi. Ja często powtarzałem na różnych webinarach, rysujcie chociaż przez jakiś czas, próbujcie rysować yy, ręcznie nie tylko świecę, ale i cimoku. Jak to zmieni niesamowicie wasze spojrzenie na wykres. Ja z tego sobie zdaję sprawę po raz pierwszy, gdy otworzyłem wykresy, które były załącznikiem do książek Hosody. No, to pół ściany zajęło, ale dopiero wtedy zdałem sobie z tego sprawę, że my często naprawdę patrzymy się tylko na mały fragment tego, co jest na wykresie, patrzymy się tylko na mały wycinek tego, co cena robi, i nagle na tej podstawie mamy takie aspiracje, by stwierdzić, co dalej będzie robiła, co zrobiła do tej pory, czy historia rzeczywiście się powtórzy, ale jaka historia, jeżeli my nie mamy pojęcia. O tym, jaka była historia do tej pory, rzeczywiście. Także tak tylko z ciekawości, proszę sobie zobaczyć ten eksperyment, bo to bardzo nam pomoże. Po pierwsze, w odcinaniu się od tego, co często widzę u traderów, traderzy szukają w sposób prawie zdesperowany potwierdzenia dla swoich analiz, potwierdzenia na moment wejścia itd. Nie, każdy musi to robić sam. To jest po pierwsze. Po drugie, musi to robić w taki sposób, że jest to sposób powtarzalny i w miarę obiektywny, który mu daje zawsze obiektywne wyniki tego co robi. Okej, okay. tyle jeżeli chodzi o trend w analizie technicznej, że tak powiem zachodniej, tudzież zachodniej, która zapożyczyła niektóre rzeczy oczywiście z Japonii. Natomiast Hosoda, tudzież ci, którzy używają Ichimoku, mówią jasno, nam trend jest potrzebny, na, przepraszam, my trend możemy na pierwszy rzut oka w ogóle określić bez większego problemu na podstawie zachowania się ceny względem linii Ichimoku, czyli mamy cena, bardzo szybkie odbicie się od linii Kinjun, to jest taki silny trend wzrostowy, l, przepraszam, od linii Tenkan, linia Tenkan to jest, 9 okresów. Linia Kinjun, Semkouspan A, czyli zewnętrzna strona chmury, nie chmura przenoszona gdzieś w prawo, w lewo i tak dalej. Hosoda był bardzo dumny z tego. Wnuk pisze o tym, że on właśnie gdzieś tam mówił o, 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 że. To przeniesienie chmury o 26 okresów do przodu daje niesamowitą przewagę nad innymi graczami na rynku, ponieważ pozwala uniknąć skomplikowanych obliczeń, które musiałby zrobić, by otrzymać taki wynik w tym właśnie miejscu. OK, dobrze. Także tam często pojawia się takie pytanie czy bierzemy chmurę tą z przodu od 26 okresów, czy tą obecną, nie, bierzemy chmurę obecną i na to się patrzymy w jaki sposób względem tego tu elementu zachowuje się cena. Kiedyś na samym początku mojej drogi, gdy jeszcze uczestniczyłem w wielu forach poświęconych CIMOK-u w grupach rosyjskich, które się tym zajmowały, to wymyślili coś takiego, że stworzyli sobie Chicago czyli tą że tak powiem, cenę 26 okresów do tyłu, oni zrobili sobie następne ci koło o 26 do przodu, i patrzyli się, jak cena zachowuje się względem właśnie chmury. Jak już wtedy mówiłem, i to lata, lata temu, nie było tam z tego specjalnie jakichś tam wyjątkowo ciekawych, że tak powiem, wniosków. Ale jeżeli ktoś uważa, że to mu pomaga w tradingu jak najbardziej. Więc tak jak mówiliśmy, cena odbija się od linii ten kan. Kinjun, Senkouspan A i Senkouspan B i tu widzimy od razu na wykresie, że rzeczywiście tak cena się zachowuje. Odbijanie się od linii Tenkan i w tym miejscu już wiemy, że jesteśmy w trendzie wzrostowym, co do tego nie ma wątpliwości. Tutaj nawet jeżeli przez chwilę zamknęła się cena poniżej linii Kinjun, nic nie szkodzi, wróciła z powrotem powyżej i odbiła się później po raz kolejny od chmury, po raz kolejny od chmury i tak dalej. Czyli widzimy, że trend Zwalnia, ale nie zmienia się. Za chwilę będziemy próbowali zrozumieć, kiedy trend tak naprawdę się zmienia i co nam o tym będzie mówiło. To jest to samo, tylko że przy wykresie spadkowym. O ile Japończycy, tak jak mówiłem, mieli różne podejście przy trendzie wzrostowym, jedna trzecia y, impulsu, i inne podejście przy trendzie spadkowym, aż połowa impulsu. Hosoda mówi, ja wynalazłem takie super instrumenty, czyli wszystkie linie, Cimoku i tak dalej, które mówią nam, które mówią nam, że cena, cena odbija się od Tenkana, to wiemy, że jesteśmy w linii. Przepraszam, w trendzie spadkowym, jeżeli jest w ogóle pod chmurą, i dlatego nazywa się to Ichimoku Kinkyo Hyo, czyli na pierwszy rzut oka, na pierwszy rzut oka ja wiem. Czy jestem pod w trendzie spadkowym, czy jestem w trendzie wzrostowym? Odbicie od Kindżuna, tutaj kolejne, prawda, też odbicie od Kindżuna, odbicie od chmury. I dopóki nie nastąpi przejście, to o czym mówiłem, pozytywna i negatywna zmiana, to nie możemy mówić o zmianie kierunku trendu, czyli ze wzrostowego na spadkowy, tudzież przynajmniej do przejścia do, w trend boczny, Tak jak w tym przypadku tu mamy na chwilę do czynienia z trendem bocznym, choć cały czas w głównym trendzie, bo to też trzeba sobie zobaczyć, i proponuję Państwu poszukiwanie przeróżnych tekstów hosody na temat trendu. Bardzo, bardzo fajna, bardzo fajne ćwiczenie, jeżeli chodzi o, o to, co on pisze o trendzie, bo on trend nazywał po prostu trendem i co do tego tam nie, nie było żadnej wątpliwości. Dobrze. Teraz. Jak możemy jeszcze inaczej znajdować trend? Ano, poprzez wykres Kagi. Hosoda, wiemy, posługiwał się wykresem Kagi. Co to znaczy wykres Kagi? To znaczy, że bierzemy pod uwagę nie wszystkie zamknięcia i wszystkie, przepraszam, wszystkie szczyty i wszystkie dołki, które nam mówią, że jesteśmy w trendzie wzrostowym lub w trendzie spadkowym, wszystkie szczyty i wszystkie dołki w ten sposób narysowane. Nie, osoba brał pod uwagę ruchy tylko i wyłącznie jakiejś wielkości, które muszą być przynajmniej w tym przypadku 250 punktów. Co to oznacza? To zaraz zobaczymy na następnym slajdzie, ale już w tej chwili wspomnę tylko, że jeżeli to by było 250 punktów, jeżeli cena nie, nie przekroczy 250 punktów, to bylibyśmy cały czas w tym ruchu pro prowzrostowym w ten sposób. Prawda? Jeżeli cena przekroczy, to zaczynają następne tylko dołki nas interesują. Przy spadkach tylko dołki, nie interesują nas szczyty. <laughs> Przepraszam. Następne dołki pozwolą nam rysować kolejny, y, przedłużać, że tak powiem, ten impuls prospadkowy. I teraz, jeżeli mamy do czynienia ze wzrostem, też, jeżeli przekroczy 250%, Punktów, to następuje zmiana kierunku ruchu takiej fali. I tu już zaczynamy mówić o falach, bo to dosyć ewidentne jest i to bardzo ładnie widać i pięknie to wygląda. To, co mówiłem przed chwilą, jeżeli tu mamy do czynienia z wykresem, który zmienia się tylko po 250 punktach, a ruch w przeciwną stronę jest tylko 192 punkty tego wykres nie bierze pod uwagę. Kagi tutaj nie narysuje takiego zejścia w dół, nie ma żadnej kontynuacji, nie ma żadnego impulsu korekty malutkiej i tak dalej. Przy 250 punktach w ten sposób zostanie narysowany nasz. Wykres. I teraz pytanie do Państwa. Kto z Państwa ostatnio zastanawiał się przy otwarciu pozycji, bo mam nadzieję, że każdy z Was pracuje i, i otwiera pozycję i tak dalej, zadał sobie pytanie, w którym jest, w jakim jestem trendzie, na podstawie czego określiłem, że jestem w tym trendzie? Czy jest to fala spadkowa czy wzrostowa? Jeżeli spadkowa, to jestem w impulsie, czy jestem w korekcie? Czy to jestem na końcu korekty, czy jestem na początku kolejnego impulsu, i tak dalej. To jest bardzo istotne pytanie, które musimy za każdym razem sobie zadać. Ja tam kiedyś podawałem lata temu checklistę, dzisiaj bym to zmienił, zupełnie inaczej bym to napisał. Ale jeżeli Państwo będą zainteresowani to na przyszły webinar za tydzień, to bardzo chętnie przygotuję. Ale że tak powiem, tam były już wtedy pytania. Jaka to fala? Nie? Czy to jest impuls, czy to jest korekta? Nie? Bo to będzie bardzo istotne przy podejmowaniu decyzji, szczególnie gdy chce zejść z wyższych interwałów, czyli z np. D1 na H4 lub jeszcze lepiej na H1. Dobrze by było zawsze tradować, <coughs> przepraszam, zgodnie z trendem z wyższych interwałów. No, chyba że ktoś będzie y, tradował według świstaka, bo tam można wtedy góra-dół, góra-dół na okrągło. Dobrze. Jakie propozycje robili Japończycy, jeżeli chodzi o Kadzi? Już wiemy, jak Kadzi się tworzy, czyli jeżeli tu były nawet jakieś ruchy mniejsze w drugą stronę, nikogo to nie interesuje. Natomiast jeżeli był większy ruch, to już byśmy w ten sposób to mogli rozrysować i przebicie ostatniego takiego szczytu dawało nam sygnał do otwarcia pozycji. To samo w drugą stronę, czyli otwarcie pozycji. W dół. Uwaga, bardzo ważna uwaga. Kadzi było tworzone bez czasu. Interesowały ich tylko pipsy. Interesowało ich tylko to, o ile cena wzrastała albo spadała. Jeżeli wzrastała w sposób jakiś tam pod rząd, ileś, ileś punktów, to rysowali. Jeżeli wzrastała za mało, to tego nawet nie rysowali. I teraz, jeżeli popatrzymy się na nasz wykres, jakby to wyglądało, to każdy narysowane w ten sposób daje nam bardzo jasny punkt, którego przebicie upoważnia nas do otwarcia pozycji. Znowu mamy kolejną korektę. Przebicie. Końca impulsu znowu nas upoważnia do otwarcia pozycji. Podobnie w drugą stronę, jeżeli chodzi o kadzi, czy wzrostowe, czy spadkowe, to jest ważne, byśmy sobie zdali z tego sprawę, że na podstawie tylko i wyłącznie samej japońskiej techniki, gdybyśmy to sobie ustawili w ten sposób, już można nieźle podejmować decyzję, jeżeli chodzi o kierunek, w którym cena będzie prawdopodobnie podążała w najbliższym czasie. Hosoda poszedł dalej. Hosoda zaczął zastanawiać się nad tym, czy z tak rozrysowanego kadzi, ale uwaga, w czasie, to jest bardzo ważne, Hosoda dodał czas do kadzi, nie tylko i wyłącznie wziął pod uwagę yy, sam ruch, wielkość ruchu ceny, wziął pod uwagę czas i czy do tak rozrysowanego kadzi możemy coś jeszcze dodać. Okazuje się nagle, że Hosoda mówi, przecież to jest ewidentne, mamy falę I, czyli ruch, Jedno, w jedną stronę, czyli nasz impuls. Mamy falę V, impuls i korekty lub impuls i kolejny impuls. Mamy falę V spadkowo i teraz mamy falę N, tą najważniejszą. Trójfalówkę, to nazywał 1, 2, 3, czyli mamy tu impuls, to jest 1, fala 1, korekta, fala 2 i kolejny impuls. Fala 3 oraz mamy fale P, coraz mniejsze szczyty i coraz mniejsze dołki, coraz niższe szczyty i coraz wyższe dołki, przepraszam, tworzy nam falę P, którą Hosoda już znał z analizy technicznej zachodniej. Hosoda znał na przykład, pisał o tym bardzo jasno, teorię fal. Teoria fal, o Boże, wyskoczyło z głowy, siedzę wśród Japończyków cały czas i po prostu ta, ta zachodnia y, analiza techniczna trochę mi umieka. Dobrze, znamy dobrze wszyscy teorię fal. Nie, nic nie szkodzi, może Eliona. Dziękuję bardzo, Panie Mariuszu, bardzo dziękuję. Y, jakoś ciągle otwieram pozycję na górze, na wzrost, a trend jest spadkowy i jest na minusie. I o tym też będziemy za chwilę mówić. Dobrze, więc mamy to, co Hosoda opisał i to jest tylko teoria, teraz zaraz przejdziemy do praktyki, jak z, z tego korzystać, e, czyli mamy fale I, fale V i fale N, fale P i Y, z czego dla nas najważniejszą i najbardziej dochodową falę no, falą będzie fala N. Bez względu na to, czy będziemy czekali na przebicie punktu B i za chwilę go nazwiemy tak punktem B, czy będziemy szukali Punktu C, czyli gdzie cena może skończyć korektę. Dobrze, jeżeli chodzi o samo nazewnictwo, to by było tyle, przechodzimy na wykres. Czyli czy widać to na wykresie. Gdybyśmy założyli, tak jak w tym przypadku 250 punktów jako nasz nasz yy, kadzi, prawda? To byśmy mieli takie fale, fala N spadkowa, fala P. Następna fala N, następna fala N. Gdybyśmy to jeszcze bardziej zarzucili w ten sposób, to by była i tutaj jeszcze fala N, to by była też kolejna, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz z tym kadzi, ponieważ jest to bardzo ważne, przechodzimy do tego, co to jest i w jaki sposób tego to, to, to mierzymy. <laughs> Czyli mamy do czynienia z jakimś tam na przykład wykresem euro dolara na wykresie dziennym, na tej fremie dziennym, fale Hosody, uwaga, to jest indykator, bo też na ten temat miałem pytania, indykator, gdzie fale Hosody zostały dodane dla mnie, bo ja sobie zażyczyłem od, programator, od programatora, żeby mi to zrobił. Gdyby ktoś był zainteresowany, to jest taki indykator Small indyka Ichimoku Meter, który właśnie rysuje fale automatycznie w zależności od tego, jakiej wielkości ustalimy sobie nasz w jakiej wielkości ustalimy sobie nasz kadzi, tak to nazwijmy. Jest tutaj taki przycisk kalibruj i teraz jeżeli Państwo widzą 250, to jest 250 punktów, które nam mówi to jest impuls, a to jest korekta. Gdybym to zwiększył na przykład do 4500, tysiąca, to będziemy mieli jeden impuls i jedną korektę, to co Państwo widzieli na Jednym z pierwszych obrazków, czyli mamy impuls i jedna trzecia impulsu jako korekta. Gdybyśmy zrobili natomiast skalibrowali jako bardzo mały, czyli na te 130 punktów, to proszę zobaczyć, ile mamy impulsów, korekt, fal i tak dalej. To wszystko sobie później można popróbować. Te same, te same rzeczy znajdujemy z trochę większym utrudnieniem dzięki indykatorowi zigzag. Tutaj natomiast jest to o tyle łatwe, że po prostu robić za nas kupę roboty takiej po prostu, że tak powiem, w poszukiwaniu przede wszystkim poszukiwanie odpowiedniej wartości, wielkości Kagi dla każdego instrumentu. Każdy instrument powinien posługiwać się swoją wartością, a nie czym się są poziomy Magic, które czasami widać Pana ekranie. Aha, więc jeżeli chodzi tutaj o magic, za każdym razem, gdy instaluje na wykresie, na danym instrumencie um, Ichimoku Wave tego ten indykator, muszę zmienić magic, ponieważ gdyby był taki sam, to pobierałby wartości, które ma zakodowane z historii tego instrumentu, za każdym razem z wszystkich instrumentów, na których został zainstalowany. A tak to on wie, że na tym wykresie z euro ma brać takie ani inne wartości, bo on często po prostu zachowuje w pamięci wiele informacji, które później są przydatne przy obliczaniu innych, że tak powiem rzeczy, które są potrzebne nam do tradingu. Dobrze. Teraz, czym jest ta szara tabelka na Pana ekranie, co wskazuje, gdzie ją można znaleźć?

i tam są wszystkie informacje na temat tego, co to jest za indykator, ile kosztuje, kto go rozprowadza i tak dalej. Uważam, że jeżeli ktoś zajmuje się ICIMOK-u od dłuższego czasu i już zaczyna zarabiać, bo to jest też ważne, zaczyna zarabiać, to uważam, że to jest instrument, który warto mieć w swoim, w swoim że tak powiem, wachlarzu, technik, którymi posługujemy się do handlu. Natomiast następne, Kolejne pytanie, które bardzo często dostawałem, to było właśnie zapytanie o e-booka. Można pobrać za darmo na stronie forexclub.pl, e-book Moskwy. I tutaj jest. Można sobie to pobrać bez żadnych problemów. To jest e-book, pierwsza książka, którą napisałem o Ichimoku i to jeszcze było nie w oparciu o, o techniki fal zasięgów i czasu, tylko o same sygnały, które znajdujemy na podstawie linii Ichimoku. Dobrze, wracamy do naszego toku rozumowania, jeżeli chodzi o falę, czyli to, co mówiłem wcześniej. Możemy sobie skalibrować nasze Wielkość naszego kagi. W tym przypadku, dla moich potrzeb, znalazłem 250 punktów jako taki dosyć dobry, dobry sposób na znajdowanie fal, które mnie interesują na tym instrumencie. Ok, to sobie już możemy wszystko schować i idziemy dalej w poszukiwaniu właśnie tych fal. Dlatego tutaj, w tym momencie, widzimy te właśnie fale, ponieważ, tak jak mówiłem, Indykator został skalibrowany na 250 punktów. Gdyby był skalibrowany na mniej, to pewnie byśmy mieli tutaj też falę N w ten sposób, falę N tu, może i nawet taką falę N prowzrostową. Także by uniknąć tych wszystkich szumów, które są niepotrzebne, na danym instrumencie warto znaleźć sobie taką wielkość kagi, która będzie nam. Pomagała w podejmowaniu decyzji handlowych bez większego stresu i biegania za ceną góra-dół, góra-dół, tylko widzimy od razu, że jesteśmy w trendzie spadkowym i jest to dosyć jasny obraz. Jeżeli chodzi po, potem o same fale, czyli powiedzieliśmy sobie, że mamy do czynienia z falami. I to jest fala inna. Przykład, fale V, czyli tu już mamy tak zwaną dwójfalówkę jednofalówka, dwójfalówka, i tru, trójfalówka i fale n, okej, okay. nie wszystkie fale, trójfalówki są falą n oczywiście i już patrzymy się na to jak to tym można się zająć. Po pierwsze, jeżeli pojawi się nam jakiś impuls, czyli cena, która tak poruszyła się szybko w jednym kierunku i z, takim, w taki, z takiej, że tak powiem, wielkością, z taką wielkością ruchu, że możemy założyć, że jest to impuls, na przykład przebicie dziuna, ok, To mamy w tym momencie ruch jakiś tam z punktu A do punktu B. Na co czekamy? Czekamy na to, by później tak zwana korekta powiedziała nam jakie jest prawdopodobieństwo następnego ruchu. To znaczy, jeżeli to będzie korekta, która jest jedną trzecią, czy dochodzi z powrotem do Kindziuna, go retestuje i odbija się w górę, to będziemy mieli takie dwie możliwości. Natomiast jeżeli po przebiciu Kindziuna lub nawet w dosyć dużym ruchu nagle cena spada w przeciwnym kierunku, to mamy takie dwie możliwości, czyli falę Y i fale S. Ok. Natomiast na górze, jak nazywają się te fale? Pierwsza fala to będzie fala N, która nas interesuje, ponieważ tu jest ewidentnie fala, która mówi nam, że jesteśmy w trendzie wzrostowym, i fale, która może stać się falą P. Najprawdopodobniej, jeżeli tu mi się zatrzymuje cena i nie chce dalej się poruszać w, żadnym, w żadną y, stronę, no to mamy do czynienia z falą. P. Uwaga, powtarzam jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne, gdy będziemy się patrzyli na wykresy. Jeżeli mamy jakiś tam ruch w jedną stronę, musimy zaczekać chwilę na to, by cena powiedziała nam, gdzie jesteśmy, to znaczy, co będzie następnym ruchem, jako odpowiedzią na to, co się wydarzyło, bo coś musiało się wydarzyć, skoro mamy impuls, który, tudzież ruch taki, który zmienił nam nasze kadzi. By zrozumieć się dobrze, Patrzymy się już natychmiast na Zmol i Cimoku, czyli to jest też kolejny instrument, który jest na tej, w tej grupie, o której mówiłem. Gdybyśmy teraz ściągnęli info i zmniejszyli troszeczkę naszego kadzi, tutaj to jest 5 minut, euro, dolar, 5 minut i zmniejszamy kadzi na przykład jeszcze bardziej. Ok, proszę zobaczyć, jak rysują się fale w tym układzie. I mówimy mu, oblicz nam proszę, <laughs> w jaki sposób Cena powinna się zachować. Proszę bardzo, mamy ruch pierwszy w dół, czyli ten większy ruch, następnie mamy ruch w górę, który jest korektą i jest 50% mniej więcej ruchu spadkowego. Mamy teraz duże prawdopodobieństwo, jeżeli cena się nie zatrzyma, że cena spadnie nam do zasięgów. O zasięgach będziemy mówili za tydzień, czyli dokąd i kiedy cena może dotrzeć. To jest bardzo ważne, byśmy to zrozumieli. To znaczy, gdy za każdym razem, fund do dolara na przykład, to samo, proszę bardzo, mamy ruch, który możemy uznać za korektę. Tego ruchu tutaj. Jeżeli spytamy o info, to on nam powie, proszę bardzo, był pierwszy ruch bardzo istotny, czyli przebicie linii Kinjun. Nawet jeżeli linia Kinjun została przebita w chmurze, nic nie szkodzi, jest to dalej 50% mniej więcej ruchu spadkowego, pierwszego ruchu spadkowego. Proszę zwrócić uwagę, to jest fundo dolara. 5 minut tego nie mogłem wcześniej przygotować, to jest wykres rzeczywisty, tick mill oczywiście, konto demo. I czekamy na co? Na przebicie punktu B, by ewentualnie tudzież zasięgu NT, by ewentualnie myśleć o spadkach. Na tą chwilę, na tą chwilę mamy jeszcze dwie możliwości, tak jak mówiłem, do tej pory pewny był pierwszy ruch i drugi ruch. Czyli jeżeli to zamkniemy, to mieliśmy do czynienia w tej chwili omawiamy spadkowy. Że tak powiem, paterny spadkowe, czyli mieliśmy tak. Pierwszy ruch i drugi ruch jako pewny. Do tej pory możemy spodziewać się fali N spadkowej albo fali P, czyli cena się zatrzyma. Patrzymy się na godzinę, 19.40 euro do dolara, no raczej wielkich spadków. Przepraszam, fundo dolara, fundo dolara, raczej wielkich spadków bym się nie spodziewał. Dobrze, to jeżeli chodzi o patrzenie się właśnie na falę. Pierwsza fala fala I spadkowa, fala V, dalej spadkowa, fala z której pierwszej fali, gdzie mamy impuls dużo większy od korekty, może wyrosnąć tam fala N spadkowa lub fala P. Gdy mamy do czynienia z korektą większą od impulsu, możemy mieć do czynienia albo z falą Y, albo z falą S. Fala S. Też bardzo specyficzna fala, którą odkryliśmy bardzo późno, dopiero po przeczytaniu książek osoby. Dobrze, czyli mam nadzieję, że jak do tej pory było wszystko jasne. Jeszcze raz rzućmy okiem tylko na wykres. 5 minut. Bardzo to jest fajne, ponieważ to możemy w ten sposób zobaczyć na żywo, jak to działa. Mamy do czynienia, proszę zobaczyć. Z czymś, co zostało zanegowane przy tak małym oczywiście wykresie, bo gdybym zrobił Kagi troszeczkę większej, za chwilę to zrobimy, to byśmy byli cały czas jeszcze w trendzie, w możliwości trendu wzrostowego. Natomiast jesteśmy w tej chwili, jako że Kagi zostało zanegowane poprzez, przepraszam, zostało zmniejszone i ten ruch zanegował nam cały wykres prowzrostowy, mamy prawdopodobnie do czynienia z falą P. Dobrze. Jeżeli chodzi o Teorię, to by było mniej więcej. Na tyle. Panie Grzegorzu, prośba o powtórzenie: gdzie można ściągnąć pana e-booka? Proszę iść na stronę internetową forexclub.pl i tam jest na pewno to Państwo znajdą. Forex Club Edukacja, Literatura, FX i Cimoku i ci pobierz e booka za darmo. I jeżeli Państwo w, poszu w wyszukiwarce poszukają tutaj Moskwa, FX i Cimoku to na pewno państwo to znajdą. Dobrze. Jeżeli potem zresztą na nagraniu można przepisać, zatrzymać, stoplatka i przepisać dokładnie cały adres, jeżeli chodzi o to. Jak to wygląda w praktyce? No bo to co widzieliśmy teraz teoria, piękna sprawa, a praktyka jak to w praktyce wygląda? Mamy pierwszy ruch w drugą stronę, czyli jakiś większy impuls, który nam przebija. Kim Przybija też kniżona w drugą stronę, także uwaga, możemy mieć do czynienia w tym przypadku z dwoma falami: falą N spadkową lub falą P. Wybrałem specjalnie ten fragment zmiany na wykresie, ponieważ nie tylko zmienia się trend na dłuższą metę, ale gdybyśmy zmniejszyli troszeczkę tylko kadzi, to proszę Państwa, proszę zobaczyć, że mielibyśmy coś takiego tu korektę następną. Korektę, znowu korektę i dopiero to byłoby takim podstawowym ruchem N. Ale czy warto by było rzeczywiście się tym zajmować właśnie na podstawie tego, jak zazwyczaj zachowuje się ten instrument? Poszukujemy wielkości danego kadzi dla konkretnego instrumentu. Dlatego dla mnie, na przykład, w tym przypadku euro do dolara 250 punktów jest całkiem przyzwoity, ponieważ na dłuższą metę daje mi odpowiedź na to, w jakim trendzie jesteśmy. Podobna sytuacja z następnym wykresem, gdzie mamy mniejszy impuls korektę tak zwaną większą, czyli tu mieliśmy impuls, założenie, że jest to impuls, ponieważ przebija nam klinjuna i tak dalej. Korekta większa i oczywiście w tym przypadku mamy dwie możliwości, czyli ostry zjazd w dół, tudzież fala S i odbicie w górę. W tym przypadku kolejny zjazd jeszcze większy od Poprzedniego mówi nam jasno, uwaga, mamy do czynienia z falą Y. W ten sposób, gdy raz nauczymy się patrzeć na wykres, będziemy zawsze wiedzieli, czy jesteśmy w trendzie wzrostowym, w trendzie spadkowym, w trendzie bocznym, i to będzie podstawa do naszego tradingu. Fala N, fala N która jest podstawowa w tradowaniu z trendem. I ci mogą, jakby na to nie patrzeć, to jest trend follower, czyli patrzymy się na to, jak zachowuje się cena. Tu widzimy to klasyczne przebicie punktu B. Mamy to, co widzieliśmy przed chwilą, przepraszam, A, B, C i D. Przebicie punktu B mówi nam, że uwaga, jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że cena będzie rosła, czyli to klasyczne kadzi, o którym mówiliśmy na samym początku i odwrotnie, jeżeli nam przebije punkt C B, przepraszam, w spadku mamy punkt A, B i C i z punktu C przebije nam cena, punkt B, mamy bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że cena będzie spadać. Właśnie Sazaki, to jest zdjęcie z, z książki Sazakiego, w ten sposób określił nam trend, czyli z ilość ileś tam spadkowych fal N. To bierzemy pod uwagę. Proszę bardzo, to jest wykres. Ten sam, który widzieliśmy przed chwilą, zmniejszona troszeczkę skala, i już proszę zobaczyć, jak jasno widać, gdzie jesteśmy, czy to jest fala N, fala Y i tak dalej. Bardzo jasno wtedy sobie można rozrysować falę. I Hosoda też wspomina właśnie o tym. Uwaga, kierunek trendu określamy nie tylko na podstawie samych linii Cimoku, ale też na podstawie fali. I tylko falę N... Rozpadkowe mówią nam o tym, że jesteśmy w trendzie spadkowym. Tylko fale N pro mówią nam o tym, że mamy do czynienia z, ze z trendem wzrostowym. Gdybyśmy się popatrzyli cały czas na ten sam wykres euro do dolara. Wykres dzienny mamy pierwszą falę N Drugą falę N, to co Państwo widzieli przed chwilą, że się nakładają w ten sposób, już wracamy z powrotem, byśmy byli pewni, że właśnie o tym samym mówimy, te fale, które się nakładają i mamy kolejną, trzecią falę N. Tu mamy z kolei znowu pierwszą falę N, drugą falę N i trzecią falę N. Takie podejście, czyli wielkość kadzi, pozwala nam uniknąć wszelkiego rodzaju nieporozumień, jeżeli chodzi o. Fale. To znaczy, gdyby ta cena tu w tym przypadku poruszyła się nieco wyżej i kadzi by było zmienione, już nie byłoby to tak jasno rozrysowanym, rozrysowaną falą N. Mielibyśmy do czynienia prawdopodobnie z podejrzeniem o chęć zmiany kierunku ruchu ceny na większą skalę, czyli zmianą kierunku trendu. <laughs> Dlatego mówię, jak ważne jest dopasowanie. Padzi do instrumentu. Wtedy unikamy wszelkiego rodzaju jakichś nieporozumień, jeżeli chodzi o to, gdzie się znajdujemy, czy jesteśmy w trendzie spadkowym, czy wzrostowym. I to jest to, o czym pisał właśnie tutaj ktoś przed chwilą. Jeszcze raz, jakoś ciągle otwieram pozycję na górze na wzrost, a trend jest spadkowy i jestem na minusie. Czyli czekaj, czekaj, cena spada, czekaj, gdy już teraz ruszyła do góry, kupuj, kupuj, kupuj. Znalazłem to gdzieś w otłaniach internetu, czasami naprawdę bardzo fajne, zabawne rzeczy. To jest problem, ponieważ bardzo często właśnie nie potrafimy jasno określić, kiedy cena zmieniła. Z ruchu prowzrostowego, czyli z trendu wzrostowego, zmieniła kierunek na trend spadkowy. I to, co za chwilę zobaczymy, czasami samo tylko, sam sygnał, że tak powiem, pozytywnej zmiany, tych trzech pozytywnych zmian, czyli krzyża, yy, przebicia chmury i ci kołuszpan, które przebija cenę, jest niewystarczający. Trzeba przyjrzeć się również zachowaniom się ceny z punktu widzenia fal. I to jest bardzo fajne, to bardzo jasno, chosoda wnuk. Eee, tak, tutaj ktoś pyta, czy można wykorzystać do kagi zigzag. Tak, można wykorzystać. To kwestia tylko po prostu zrozumienia, w jaki sposób dobrać wielkość tego zigzaga, jak, jak zmienić tą wielkość, żeby pasowała mi do instrumentu jak najbardziej. Jeżeli chodzi o to, to ok, to innym razem to Państwu pokażę jeszcze, jak, jak korzystać z zygzaka. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę kierunku trendu, nie, chwilowy zmian, nie chwilowa zmiana kierunku ruchu ceny, tylko zmianę trendu, to mamy takie paterny, o których mówi Hosoda. Klasyka, klasyki, czyli ramię, głowa, ramię, tudzież trzy rzeki, i tak dalej, bardzo znany pattern zmiany kierunku ruchu ceny. Mówimy o wykresach dziennych zazwyczaj. Drugim patternem w stosunku do klasycznej analizy technicznej, trochę bogatsze, jest to, co mówi Hosoda, czyli kończy się fala N, kończy się fala N i nagle jeden ruch, który przebija nam punkt. C naszej fali wzrostowej. Odwrotnie kończy się fala N spadkowa i jeden ruch, który przebija nam punkt C fali spadkowej. I bardzo fajny patent, który bardzo często się pojawia, ostatni ruch fali N prowzrostowej. To jest bardzo ważne, bo na rysunku tego nie widać, ale Kossoda o tym pisze. Jeżeli to sobie poszukamy, to jest właśnie tak, tak to wygląda. Jest duża fala N i pojawia się nam ten sposób fala N pro spadkowa. Teraz, jeżeli popatrzymy się na to, gdzie zmienia się kierunek ceny, w jaki sposób, przepraszam, zmienia się trend ceny, to możemy zobaczyć takie oto właśnie spostrzeżenia. Po pierwsze, wracamy z powrotem do naszego euro-dolara. Zaznaczyłem sobie tym prostokątem takim niebieskim, miejsce, gdzie cena zmieniła kierunek zdecydowanie na prospadkowy i miejsce, gdzie cena zmieniła kierunek na prowzrostowy. Zobaczymy teraz, czy wystąpiły rzeczywiście te formacje, o których pisze Hosoda. I mamy oczywiście do czynienia z większym ruchem prowzrostowym, czyli to tutaj, tutaj jest końcówka tego ruchu prowzrostowego. Państwo tutaj tego nie widzą i już pokazuję na wykresie rzeczywistym, jak to wyglądało, bo to jest bardzo ważne, byśmy zrozumieli, że musimy zawsze patrzeć się do tyłu na to, co działo się wcześniej. To znaczy już Państwu to pokazuję. Jeszcze zostawiłem właśnie zaznaczone te elementy. No. Hey, Muszę... To wyłączyć już. Dobrze, idziemy do tyłu, gdzie mamy zaznaczony ten trend wzrostowy, który zmienia kierunek ruchu, i proszę zobaczyć, nie? to jest też fala N z małą, że tak powiem, wstawką fali P, ale tak naprawdę nas by interesował impuls, korekta i kontynuacja impulsu. Czyli to, co Państwu pokazałem przed chwilą, czyli mamy ten Ostatni impuls fal wzrostowych i pojawia się bardzo jasny sygnał. Od tego momentu uwaga, bo mamy do czynienia z prawdopodobnie spadkami. <laughs> bardzo podobna sytuacja na dole, bardziej wyrazista, chociaż w sumie też pattern ten sam, czyli patrzymy się na ostatnią trójfalówkę. Bardzo jasny sygnał do spadków, czyli mamy falę N prospadkową, nagle pojawia się impuls, pojawia się korekta i już tu możemy myśleć, że mamy do czynienia z falą P, natomiast kolejny impuls mówi nam, uwaga, to jest prawdopodobnie już pierwsza fala N prowzrostowa, od tego momentu zaczynamy zastanawiać się nad wzrostami. Jeżeli się popatrzymy na to, co pisze Hosoda w tej kwestii, to wydaje mi się bardzo jasne. Weryfikacja spadkowej trójfalówki. Pierwszy punkt: weryfikacja spadkowej trójfalówki, to co Państwu pokazałem przed chwilą. Dwa: weryfikacja konfiguracji przygotowań, czyli usztywnienie ceny dna. Co to znaczy? To jest dno, czyli punkt D, które nie zostało przebite w żaden sposób, czyli nie mamy do czynienia z falą. Y nie mamy do czynienia z kolejną falą N, tylko tu została usztywniona ta cena, nie została przebita. Ona już w tej chwili stanowi dla nas punkt odniesienia jako minimum minimum, od którego później będziemy liczyli następne fale przyszłości na większych, że tak powiem, na większych kagi, aniżeli do tej pory. I trzeci element po konfiguracji przygotowań, czyli dopiero teraz, gdy już mamy te przygotowanie i tak dalej. Kupujemy na pozytywnej zmianie King-Kochio, o której mówiłem tydzień temu. Czyli jeżeli mamy do czynienia z falą N prospadkową, pierwszy element, który mówi nam uwaga, to jest minimum minimum. Tu już prawdopodobnie mamy do czynienia z jakąś falą N prowzrostową, ale to jeszcze nie jest takie wszystko pewne, to jeszcze może różnie się skończyć. A tu nagle okazuje się, że przychodzi nam z, z pomocą Icimoku, które mówi Uwaga, tu masz ci kołusz pan tam, gdzie ma być, czyli powyżej. Masz znak krzyża, czyli przecięcie linii Kinjun przez linię Tenkan do góry i masz wyjście ceny powyżej chmur, masz duże prawdopodobieństwo, że od tego momentu mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Jeżeli Państwo zobaczą, to wydaje mi się, jeżeli się nie mylę, że wówczas już pokazywałem nam na pierwszej serii webinarów dla Tikmila, pokazywałem właśnie tutaj jako możliwe trendy pro wzrostowe. Tyle jeżeli chodzi o takie pierwsze założenie, takie ogólne założenie, jeżeli chodzi o fal. Wracamy z powrotem do schematu fal. Założyliśmy, że mamy falę A, B jako fale I, to jest jednofalówka. Mamy falę V, czyli a, B i C. I to jest fala V. Mogą być, jak widzimy, dwójfalówka, i to mogą być takie oto warianty. I później na samym końcu mamy tak zwane trójfalówki, które są bardzo fajne, bardzo ważne, ponieważ mówią nam, jesteśmy w trendzie bocznym, trendzie wzrostowym lub kontynuacją trendu, który był do tej pory. I teraz te trzy, że tak powiem, Elementy, cztery elementy A, B, C i D lub A, B i C pozwalają nam na przeprowadzanie przeróżnych obliczeń, które pomogą nam w zrozumieniu, kiedy cena znowu zmieni kierunek i kiedy cena dotrze do swojego zasięgu, ponieważ na podstawie tych elementów możemy określić zasięgi i cykle. Teraz na temat cykli. Powiem bardzo mało, bo tak naprawdę chciałbym w przyszłym tygodniu skoncentrować się na cyklach i proszę zobaczyć, to są dwie szkoły, jeżeli chodzi o cykle, o fale i cykle, to znaczy, pierwsza szkoła to jest szkoła Hosody, która bierze pod uwagę tylko do trzech ruchów ceny. Mamy jeden ruch, czyli fala i fala i, której odpowiada następnej, następna fala I dwa ruchy, czyli mamy fala I i fala V i do fali N włącznie. Raz, dwa i raz, dwa i tu jeszcze, przepraszam, raz, dwa, trzy. Natomiast Hosoda dodał do tego odpowiedź czteroczłonową, że jest taka możliwość, by cena odpowiedziała w czterech ruchach. Raz, dwa, trzy i cztery. To, co Państwo widzą pod spodem, to jest po prostu równoważność w czasie. Okazuje się, że jeżeli jasno bez większych problemów, jesteśmy w stanie zdefiniować, co to jest punkt A, przepraszam, A, B, to mamy też duże prawdopodobieństwo, że znajdziemy, jeżeli jest to odpowiedź na, na falę I, falą I, czas, kiedy skończy się następny, następna fala I i tak dalej. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to mniej więcej jasno. Gdybyśmy mieli do tego wątpliwości, przechodzimy już do praktyki. Czyli... Dwa sposoby rozpisania. Pierwszy sposób to jest sposób Hosody, który mówi tylko o trzech członach. Cały czas mówimy o eurodolarze na dosyć no, takich świeżych, powiedzmy sobie, wykresach. Czyli mamy tylko trzy człony, falę tak zwaną N. Nie chodzi teraz w tej chwili, to jest ważne, żebyśmy zrozumieli, o falę N, która tworzy nam jakiś, powiedzmy sobie, yy, spadek, mówimy o trójfalówce, czyli ten to, co zaznaczyliśmy, że też może skończyć się w połowie, to by była nasza fala P w takim układzie, prawda? W połowie ruchu, czyli wcale nie musi dalej spadać. 24 dni pomiędzy punktem A, to jest B, C i D, czyli mamy raz, dwa, trzy, tak zwana trójfalówka. Jeden, dwa, trzy. I odpowiedzią są następne: 24 dni następnej. Trójfalówki, czyli mamy raz, dwa, trzy i znowu A, B, C i D. To jest bardzo ważne przy poszukiwaniu możliwym zmiany kierunku ruchu ceny, nie zmiany trendu. Uwaga, nie mówimy w tej chwili o paternach, które zmieniają ruch ceny, który mieliśmy tutaj, z którym mieliśmy do czynienia. To jest zmiana, przepraszam, Zmiana trendu. Mówimy tylko i wyłącznie o zmianie kierunku ruchu ceny, która może być tylko i wyłącznie zmianą początkującą korektę. Prawda? Tu mamy bardzo ładny impuls, tu początkuje ten, ten dzień, ten dzień, przepraszam, zaczyna się korekta. To jest bardzo ważne, byśmy to zrozumieli, różnicę pomiędzy jednym i drugim. I jeżeli się popatrzymy na ten sam wykres, ale oczami Sazakiego też możemy zobaczyć bardzo jasny czteroczłonowy. Raz, dwa, trzy, przepraszam, tutaj mamy trzy człony, czyli 36 dni na odpowiedź mamy cztery człony. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, nawet pięć, przepraszam, 35, 35 dni. To w ten sposób możemy sobie poszukać przede wszystkim, po pierwsze, Cykle pomagają nam odnaleźć odpowiednią wielkość kagi do instrumentu, ponieważ zobaczymy, że zgadzają się, często się powtarzają. To nie znaczy, że to jest. Coś, co zawsze zadziała, coś, co jest zawsze idealnie dopasowane, i tak dalej. Musielibyśmy dobrze zmniejszyć kagi tutaj w tym przypadku, by mieć do czynienia z kolejnymi zagięciami, z kolejnymi zmiania, zmianami w kierunku ruchu ceny, by to wszystko się zgadzało. Chodzi o, co? Chodzi o to, byśmy zaczęli patrzeć w ten sposób na wykres. Tymi oczyma, które powiedzą nam bardzo jasno, mamy do czynienia z trendem spadkowym, ponieważ mamy do czynienia z falami N spadkowymi, mamy do czynienia z trendem wzrostowym, ponieważ mamy do czynienia, mamy, są tutaj fale N wzrostowe. 35 czy 36 dni to są cykle, które pomogą nam w znalezieniu Takiej wielkości, która rzeczywiście będzie działała, ponieważ gdybyśmy tu zrobili dużo mniejszą, tą, że tak powiem, kadzi, i to zaraz zrobimy na wykresie rzeczywistym, prawda? To zobaczylibyśmy co? Byśmy zobaczyli w tym momencie, to powiększymy troszeczkę, już to powiększam, ale nie aż tak dużo, i byśmy zobaczyli, że rzeczywiście zmniejszając kadzi, mając do dyspozycji tylko Trzy albo cztery człony danego wykresu, to byśmy musieli mieć tam te cykle co 15, co 7, co 9 dni. Co zobaczymy zresztą później. Tego typu kadzi, 250 punktów na eurodolarze, na przykład od tego miejsca nie wyprodukowało nam żadnej cykliczności. Tutaj nie ma jest 58 na raz, 2, trzy, cztery. Jako odpowiedź musielibyśmy poczekać, zobaczymy, co będzie działo się w przyszłości. Tudzież poniżej. 39 i 49 nic nie wyprodukowało nam jako odpowiedzi na to, czego poszukujemy. Zobaczymy z czasem, że właśnie poszukiwanie fal będzie ułatwiane nam poprzez teorię cykli i czasu, czasu i teorię zasięgów. Tyle, jeżeli chodzi o same zasięgi. Wracamy na chwilę do naszego indykatora. Zmolić zobacz, proszę zobaczyć, że cały czas jesteśmy w tym ruchu bocznym, to o czym mówiłem, biorąc pod uwagę godzinę, biorąc pod uwagę instrument i tak dalej. Bardzo prawdopodobne, że mamy do czynienia właśnie z falą P, ponieważ był impuls, była ładna korekta, ale cena się tu zatrzymała. Nie było przebicia punktu B, nie było przebicia punktu C, nawet kadzi nie zostało przebite, na tyle by nam powiedzieć uwaga, zmieniamy formację. Podobnie na eurodolarze. Bardzo podobna sytuacja, gdzie mamy do czynienia dalej z impulsem korektonu. W tej chwili tu kadzi, ze względu na to, że zmieniłem, Państwo pamiętają, zrobiłem na dużo mniejsze kadzi, aniżeli trzeba było, nie, można się było spodziewać. Gdybyśmy teraz zrobili obliczenia nowe, nie, to dalej zostają te same. Czyli cena, dopóki nam nie przebije punktu C albo punktu B, jest cały czas w ruchu bocznym i mamy do czynienia z falą. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o falę, o, 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 o teorię fal, to jest, byłem na tyle wyczerpujący, by Państwo mogli sobie to teraz włożyć do swoich technik, które będą przydatne przy podejmowaniu decyzji handlowych. I teraz zaczynamy z pytaniami a jak i na jakich odstępach czasowych określić trend jednodniowy. Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do pytania, które ktoś mówi, no właśnie ja zawsze wchodzę, zawsze tam na, na maksimum i cena zawraca drugą stronę. Jeżeli zaczniemy sobie teraz zadawać pytanie, bardzo proste, ok, jestem w trendzie wzrost, yy, wzrostowym, ponieważ to jest fala N, ok, dobrze. Czy to jest impuls? Jestem w impulsie, czy jestem w korekcie, szukam teraz e, wzrostów z minimalnego punktu, czyli szukam miejsca, które jest na tyle bezpieczne, które mi mówi z dużym prawdopodobieństwem idziemy teraz w górę. Raz, gdy już zdecydujemy się na jeden sposób handlowania, bo ja zawsze mówię, to jest dobre, by znaleźć sobie jeden sposób, który będzie nam bardzo pomagał. To Państwo widzą, fala S na przykład bardzo jasno rozrysowana, i, I jeżeli znajdziemy raz sobie taki sposób, to będziemy zawsze podejmowali decyzję na przebiciu punktu B. I wtedy bardzo rzadko się zdarzy: bardzo rzadko, nie mówię, że to jest niemożliwe, ale bardzo rzadko się będzie zdarzało, że cena wtedy nam będzie zawracać, od razu zawróci w drugą stronę i nie pozwoli nic zarobić. Teraz, a jak, jak na jakich odstępach czasowych określić trend jednodniowy? <laughs> To znaczy pan ma na myśli pracę na intraday na przykład, tak? Pan Michał, tak, to by było OK. Intraday, tak. Dobrze, no to możemy zrobić to samo na wykresie. Proszę zobaczyć, godzinnym, nie? Dla mnie godzinny wykres na, na pracę jednodiową to byłby dobry wykres, nie? To znaczy można też zejść niżej, to co widzieliśmy przed chwilą, tutaj na 5 minut można zejść nawet i tak dalej. Ale gdybyśmy zeszli nawet na wykres godzinny. Musimy dobrze skalibrować sobie fale wtedy. Oczywiście to nie będzie 250 punktów, bo to by nie miało sensu. Okej, okay, tu jest coś takiego, 255. O, no dobrze, nawet zostawmy coś takiego. 200 punktów. Dobrze. Co nam to daje? Daje nam to wtedy, że tak powiem, na godzinnym wykresie dalej bardzo jasny pogląd tego, gdzie jesteśmy i co robimy. Ze względu na tego typu ruchy, które są dosyć źle zdefiniowane, przeniósłbym to na troszeczkę większe. Już w momencie... O, to już mi się zaczyna coraz bardziej podobać. Gdybyśmy to zrobili jeszcze w ten sposób, dobrze. Teraz raz jasno zdefiniowany na wykresie godzinnym rozmiar kagi. Widzimy, że mamy do czynienia z impulsem, to co mówiłem, korektą. Czy to będzie 1 trzecia, to zaraz zmierzymy. To jest bardzo łatwe do zmierzenia, ponieważ mamy tutaj zasięgi przeczące i nawykowe, czyli to jest ten ruch wyprodukował nam 96 punktów, natomiast ruch rozpadkowy tylko 31, prawda? To co mówiłem przed chwilą, proszę zobaczyć, nie? 1 trzecia. Bardzo jasno określona. Teraz, jeżeli się popatrzymy na to w ten sposób, to już sobie usuniemy, to no, na podstawie ruchu ABC, A, B i C, raczej, odpuściłbym sobie, odpuściłbym sobie cykle. Ale jeżeli chodzi o zasięgi, mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że w tym przypadku by działały świetnie. Tym sobie rozrysował zasięg o zasięgach i o cyklach o czasie w ogóle, jako takim będę mówił więcej, szczegółowo w przyszłym tygodniu, natomiast proszę bardzo, tutaj mamy do czynienia z takim dosyć jasno rozrysowanym, bardzo jasno rozrysowanym zakresem, gdzie cena rzeczywiście później dociera dosyć precyzyjnie, dokąd powinna była dotrzeć. To jeżeli chodzi o cykle, yy, przepraszam, o zasięgi, o fale na wykresie godzinnym, też się świetnie spisują. Nawet, co więcej, jeżeli przejdziemy od razu na godzinny wykres, bo będzie to dużo łatwiej, yy, można sobie zobaczyć, to można jeszcze zmienić też na yy, zamknięcia z maksimów i miniów na same zamknięcia. Ja, ja zawsze używam maksimów i miniów. Zmniejszymy nieco nasz impuls. I proszę zobaczyć, co nam powie na ten temat teraz indykator. Mówi nam: Uwaga, mamy taką falę, gdzie większy impuls już nastąpił, prawie tej samej wielkości korekta. Nie? Na co czekamy? Na to, żeby punkt B został przebity, i wtedy mamy rzeczywiście do czynienia z trendem spadkowym. Trendem, jeżeli to można nazwać trendem na wykresie godzinnym. Natomiast yy, tu już łatwiej było to zdefiniować. No I to, co zawsze mówię, trzeba dobrze się zastanowić nad tym jaki będzie mój trading. To znaczy poszukuje punktu C do zajęcia pozycji i wtedy punktem C bardzo często jest linia Kingdom. O tym Hosoda wnuk pisał wręcz mówił, że jest to preczlenca, czyli to dosłownie został stworzony do tego, by być punktem C. Tak to nazwę i tu zajęcie już pozycji w tym miejscu byłoby dla nas dosyć korzystne. Natomiast gdybyśmy się popatrzyli na to z punktu widzenia takiego ostrożnego tradingu, to punkt B nie został przebity, ponieważ gdybyśmy to przepraszam już kasuję, żebyśmy byli dokładni w tym co pokazujemy już to rzeczywiście punkt B nie został przebity, mam na myśli przebicie i zamknięcie się powyżej, czyli trading taki, że tak powiem zachowawczy, nie pozwolił nam wejść tutaj w pozycję, trading taki troszeczkę szalony, no to prawdopodobnie byśmy byli na przesunięciu stop lossa na break even. Mam nadzieję, że to byłoby dosyć jasne. Patrzymy się oczywiście na godziny handlu, czyli godziny otwarcia giełdy, wtedy są większe ruchy, no i to można sobie też bardzo jasno roz, roz, rozkminić. Natomiast jeżeli ktoś bardzo cierpi z tego powodu i chce pracować tylko intraday i tylko na wykresach godzinnych, polecam świstaka. Podwójny szczyt, o, dokładnie to tak jak pan pisze, pan Michał pisze. Następne pytanie. Tutaj mamy tak, czy uważa się, że fala trzecia trzyczłonowa, powinna zakończyć się w zasięgu T3, jeżeli się nie kończy, czy to oznacza, że trzeba poszukać innej fali n, na przykład większej. Jeżeli chodzi o zasięgi o czas, to będę mówił o tym w przyszłym tygodniu. Niekoniecznie w zasięgu T3, bo czasami może być tak, że fala zawraca idealnie po osiągnięciu zasięgu targetu, chociaż jest on w ogóle poza wszelkimi zasięgami czasu, a bywa i także zakręca idealnie w czasie, ale w ogóle nie osiągając żadnych zasięgów, jeżeli chodzi o targety. Także o tym, tak jak mówiłem, będziemy mówili w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że to jest jasne. Witam Panie Grzegorzu. Tydzień temu wspomniał Pan o szczęściu w Włochach, którym wrzucił Pan na głowę konkretną parę setup trettingu. Czy mógłby Pan Powiedzieć, co to za para i setup. Wejścia na, w pozycji. Dziękuję, pozdrawiam. Każdy z nich dostał swoją parę. Tam, są, tam jest euro-dolar, euro dolar do jena, euro-jen i tak dalej. Każdy ma swoją parę i on ma wiedzieć wszystko tylko i wyłącznie na temat tej pary. Jako, że gdy tradowali, był moment, na samym początku jeszcze takiej dezorientacji, na wielu instrumentach byli w ogóle niewidomi, po prostu nie wiedzieli, nie wiedzieli co się dzieje. Patrzę, jeden ma baja, drugi ma na tej samej parze i niby widzą te same setupy i widzą to, to wszystko. no I okazuje się, że to było bez sensu. I później kazałem im po prostu się ograniczyć. I teraz, gdy mówię, panowie, jesteśmy na takim etapie, że jeżeli chcecie sobie dorzucić jeden instrument, ale jeden, to znaczy jednego zrobić dwa, to Możecie sobie dobrać instrument, ale z tych, których nie, ma, nie macie jeszcze między wami. Każdy ma mieć inny, to znaczy, żeby była też i różnorodność w handlu. Nie chcą, teraz już nie. Teraz już im wystarczy to, co robią i są z tego bardzo zadowoleni. Dobrze. Następne jeszcze prosimy pana Majla. OK. to już podaję tutaj Majla. Ok. Wrader małpa.com, be trader, bądź traderem, albo wyjdź i gmail.com. Mam nadzieję, że proszę pisać z pytaniami na przyszły tydzień, też chciałbym poświęcić chwilkę czasu na pytania, jeżeli będą. Nie widać maila. Gdzie można znaleźć świstaka, Szukałem na Facebooku, YouTube. Proszę pisać na maila. Jeszcze raz spróbuję napisać to na, w ten sposób. Okay. Czy teraz widać maila? Jeżeli Państwo napiszą do mnie na tego maila, ok, super, dziękuję za odpowiedź. O, Pan Marek Sobutka, witam serdecznie. Jeżeli przyjdzie do mnie pytanie, to wyślę śwista, adres do świstaka. Organizatorzy Mil. Wraz z Forex Club mają zarówno do dyspozycji to, co pokazywałem, e-booka, za darmo, którego można pobrać. I jeżeli Państwo ich się spytają, oni też mają adres do świstaka, będą Państwo mogli do niego bezpośrednio pisać. Dobrze, mam nadzieję, że to było na dzisiaj dosyć wystarczające, znaczy do, dosyć interesujące, by Państwo zainteresowali się patrzeniem na wykresy. Poprzez pryzmat również fali, jeżeli Państwo zobaczą, na przykład teraz na tygodniowy wykres Nazdaka, gdzie ktoś tam zapowiadał niedawno, że miliony obstawia na spadki, to takie aż do samego w ogóle końca świata, nagle okazuje się, że tu mamy taką bardzo jasną falą P, jasno określoną i tak dalej. Pierwsze schematy, które nam mówią o spadkowej fali N Utrw utrwalenie dołka, które nie zostało przebite, powolutku, powolutku. Na dzień dzisiejszy mamy zmianę kierunku trendu, jeszcze nie, ponieważ musi cena wyjść z chmury po krzyżu i po pan, które musi jeszcze być po drugiej stronie ceny. Nie jest już sprawdzamy, dodajemy pan, by było jasne wszystko. OK, ci kołusz pan już jest po naszej stronie, czyli tak naprawdę brakuje nam jeszcze z dwóch, trzech świec, żeby wyjść z góry. Jeżeli w ogóle będzie to teraz zmiana kierunku trendu na pro wzrostowy, bo do tej pory mieliśmy taki trend prospadkowy, to rzeczywiście dużo łatwiejsze staje się cała interpretacja, cała interpretacja naszego tradingu. To, co państwu mówiłem wcześniej, pokazywałem właśnie te te Paterny zmiany trendu, prawda? Czyli mieliśmy do czynienia trend wzrostowy N, i tu nagle jedna silna fala, która zmiata nam punkt B, C, przepraszam, z ostatniej wzrostowej, i wiemy od tego momentu, że mamy duże prawdopodobieństwo, że cena będzie spadać. Natomiast fala N spadkowa kończy się, jest utrwalenie ceny, nie ma przebicia punktu C, D, przepraszam, i zaczyna się ruch w drugą stronę. Mam nadzieję, że to jest jasne. Dobrze, super webinar. Dziękuję bardzo, pouczający. Bardzo dziękuję serdecznie za słowa. Wsparcie bardzo mnie to motywuje do coraz lepszej pracy i dzielenia się zawsze z tym, co już się udało mi wydrzeć od Japończyków, że tak powiem, na temat ICIMOG. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za udział. Pozdrawiam Państwa serdecznie i do następnego spotkania za tydzień.